Szczęść Boże, kole del Buon Pastore, wzgórze Dobrego Pasterza, Carbonia Italia, 30 lipca 2024 roku. Kwiecie mojego ogrodu, moja umiłowana oblubienico, to ja mówię do Ciebie, Twój Pan Bóg, Bóg żywy. Kochaj mnie jak zawsze. Bądź niewiastą wiary i miłości, bądź obrazem i podobieństwem swojego Boga miłości. Powstań na nowo we mnie, niewiasto, przywdziej swoją odświętną szatę i czekaj na moje przybycie. Jest bliskie. Grzmijcie światu mój powrót w chwale. Krzyczcie moim umiłowanym dzieciom, że istnieję i że wkrótce mnie zobaczą. Będzie to rachunek sumienia, uznanie siebie za grzeszników, Musicie z całą pokorą paść przede mną na twarz i rozpoznać we mnie jedynego prawdziwego Boga, Stwórcę, ten, który stąpił z nieba z miłości, aby wybawić człowieka ze stanu grzechu i sprowadzić go z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło, do raju, jeśli w oświeceniu sumień człowiek uzna się za grzesznika, i ze skruszonym sercem poprosi o przebaczenie, powróci do radowania się utraconym Edenem. Przeglądam ostatnie strony Księgi Prawdy, otwieram przed Wami moje najświętsze serce, daję Wam więcej siebie, płaczę i poce się krwią, cierpię za Was, którzy mnie zdradziliście. Oto ponownie ofiarowuję się za Wasze zbawienie. Powróćcie szybko do mnie. Świat jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tej katastrofy nie przezwyciężycie. Och Wy, którzy szydzicie ze mnie, Och Wy, którzy wciąż mnie krzyżujecie, Och Wy, którzy rozdzieracie moje ciało, O nieszczęści grzesznicy, Och Wy zdrajcy, Och Wy, którzy oszukujecie moje maleństwa dla Waszego wzrostu gospodarczego. Och, wy zagubione stworzenia, co mi powiecie, gdy wzniosę kielich zbawienia i ogłoszę moją zwierzchność nad wszystkim? Czy rozumiecie, że nie zabierzecie ze sobą niczego, co posiadacie? Nie. To koniec starego czasu wszystko zostanie przemienione. Podniosę moich wybranych do mnie i zniszczę wszystko, co nie jest we mnie. Wierne dzieci, och wy, którzy wyrzekłyście się świata, które przyjęłyście ubóstwo, aby pójść za mną, zaprawdę powiadam wam, oto ja jestem z wami, przynoszę wam dar życia wiecznego, napełniam was łaskami z darami świętego ducha, czynię was królami wraz ze mną, będziecie królować ze mną w nowej erze, Będziecie mnie wiecznie adorować i będziecie się cieszyć moim wszystkim na zawsze. Nadchodzi gorzki kielich śmierci. Ci, którzy staną przede mną wciąż ze swoimi grzechami, nie będą mogli wejść w nową erę pokoju, miłości i radości. Zostaną rozszarpani przez demony i będą cierpieć stokroć więcej niż to, co uczynili że bracia cierpieli z powodu pychy i żądzy posiadania. Mój głos grzmi, niebo nakazuje posłuszeństwo Bogu Stwórcy. Bębny biją, ogłaszają śmierć. Tempo jest powolne, serce pęknie z rozpaczy. Zrozumcie, zobaczycie swoją klęskę. Och wy, którzy wznieśliście się ponad Boga na ziemi. Dość strzały, Wystrzelą, krew popłynie rzekami. Nie będę w stanie ocalić tych, którzy raz po raz nie obrażali. Dość. Bóg Ojciec Wszechmogący. Jachwę.